Witam z tej strony Max D890. Przede mną tutaj, raczej za mną jest samochód Skoda Octavia 1 2001 rok, 1.9 TDI 110-konny. Wystąpił pewien problem, ponieważ zepsuła mi się turbina. I wniosek był z tego taki, że była przeładowana. Ja zacząłem tutaj przeglądać wszystkie te elementy, które są do połączenia do turbiny i w ogóle. I zastanowiła mnie jedna rzecz. Dlaczego filtr, który jest tutaj, ta cała obudowa ma wadę fabryczną, polegającą na tym, że jest szpara, mimo tego, że się nawet to dobrze dokręci śrubami i tam wlatuje powietrze i turbina jest przeładowana. Tutaj jest dla przykładu, wziąłem drugą obudowę, tu idzie ta rura, która idzie tam do turbiny. Tu jest ta dziura, przez którą wlatuje fałszywe powietrze. Idąc tutaj, jest to przeładowane na turbinę. Ktoś powie, że ja się z tym nie zgadzam. Dobra, ja Ci mogę pokazać to, że ta turbina, ja mam w samochodzie założoną turbinę ze szrotu za 100 funtów i samochód na razie jeździ. Ta jest po regeneracji, która była właśnie w moim samochodzie. Trzeba się jakoś ratować. To jest garet. I teraz tak samo jest z tą turbiną, gdy jeździmy. Gdy ktoś myśli, że jeździ jak zatankuje, zapali i włącza. I tak jeżdżę. Silnik turbo diesla potrzebuje od 1 minuty do 3 na postoju wychłodzić tą turbinę. Tu jest w środku to całe najważniejsze, które lata. Może tak pokażę. Tutaj jest ta grucha. Jak zwał, tak zwał. I to wszystko jest bardzo nagrzane tutaj. Jest bardzo, bardzo gorące. A jak wyłączymy, przyjedziemy i od razu wyłączymy samochód z turbiną, to ona szczeli po pewnym, znaczy szczeli, no zepsuje się, bo wiadomo, jak jest minus 20 stopni, a zaczniemy grzać samochodem, bo jest śnieg, zaczniemy driftować, czy tam jeździć sobie ostro i przyjedziemy i go wyłączymy od razu, sekunda, dwie i wyłączymy i idziemy do domu, to ona się po pewnym czasie zbuntuje i po prostu szczeli, no zablokuje się albo, nie wiem, staną łopatki lub temu inne podzespoły, które są tam w środku. Także no jestem trochę zaskoczony tym, że to dopiero teraz odkryłem, ale no czas jest taki, że dużo nagrywam w tej chwili i bardzo nie miałem czasu zobaczyć, co się dzieje przy samochodzie, że on taki jest. Co do silnika, jak on reaguje, gdy jest ta dziura. Tutaj jest ta dziura. Jest takie coś, gaz, i on po prostu nie ciągnie, dalej ta turbina nie pcha. Pomimo tego, że powinna wejść na 1900 obrotów, powinna się załączyć, ona jest załączona, to czuć, ale on po jakiejś sekundzie jak gdyby zatrzymuje się. I to już są pewne objawy, prawda, tego, że jest za dużo powietrza idzie tutaj i jest turbina przeładowana. Na przepływce, która jest tutaj, zaraz za tym tutaj jest przepływka. Szczytywanie na komputera jest normalne, a na turbinie wychodzi przeładowanie i u mnie po prostu padła ta turbina. Także jedna rzecz, sprawdzić tą obudowę, czy nie ma takich dziur tutaj. A druga rzecz, po zatrzymaniu się na postoju minuta do 3, nawet to jest w instrukcji obsługi w książce, zalecane przez producenta firmy Volkswagen, bo to Skoda jest Volkswagen Group, ma się wychłodzić ta turbina. I ostrzegam, że jazda, driftowanie, czy tam jazda po śniegu, czy po błocie, czy ktoś to lubi taką jazdę, i od razu przyjechanie, wyłączenie silnika gwarantuje to, że turbina padnie. Zależy, jak się jeździ ostro,
i będzie później, prawda, do wymiany. Ile ta turbina kosztowała, tego wam nie powiem, ale mogę powiedzieć, że za tą turbinę kupiłbym taki sam samochód w tej chwili. Nie z moim przebiegiem, ale z przebiegiem około 180 tysięcy mil, wersja hatchback, Elegance, rocznik 99-2002 albo 3. Można było ją kupić, powiedzmy, za 600-800 funtów, to jest maksymalnie. Ale w stanie takim wskazującym, że ona pojeździ tylko trochę i będzie po prostu do wymiany na szrot. To tyle, mówi do was Max D890.